Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Natalia Krause. Dla tych wszystkich, co nas oglądają, to jest kolejne wideo z serii Z chaosu w radość. I moim gościem jest Aleksandra Józwik. Online marketingiem zajmujesz się, Olu, od 8 lat. Swoją karierę rozpoczęłaś w poradni dietetycznej online i tam zaczynałaś od copywritingu, dotarłaś do stanowiska specjalisty SEO. I dzięki temu lepiej rozumiesz, jak złożonym procesem jest pozycjonowanie i zapewnienie pierwszych pozycji w wyszukiwarce. Prywatnie lubisz gotować, ostatnio głównie dania kuchni koreańskiej, to potem nam opowiesz dlaczego. Lubisz czytać i aktywnie spędzać czas na górskich szlakach. Witam Cię serdecznie, Olu, dziękuję za Twój czas. Witam, ja również się cieszę, że mogę spędzić z Tobą ten czas, bo on jest zawsze przyjemny i spokojny. Także to jest przyjemność być tu. Dziękuję. Ja też bardzo się dzisiaj cały dzień cieszyłam, że będziemy mogły wieczorem pogadać. Więc Olu, tak od razu do rzeczy, jak z każdą osobą rozmawiam. Co u Ciebie się działo? Jaki był Twój chaos? Z czym sobie Ty musiałaś poradzić, żeby wyjść na swoją ścieżkę, na swoją radość, żeby znaleźć te elementy i być w takim miejscu szczęścia, radości, spełnienia? Wydaje mi się, że mój chaos był całkowicie uporządkowany, jak na definicję chaosu, ale mimo tego uporządkowania niósł ze sobą bardzo dużo smutku, odpowiedzialności i ciężaru, więc jak sobie myślę o takiej definicji chaosu, że dużo się dzieje, że nie wiadomo, jaką decyzję podjąć, to u mnie tak nie było. U mnie był chaos, ale on po prostu był jak lista punktów do odhaczenia w życiu, którą ja realizowałam. Tylko że nie przynosiło mi to żadnej satysfakcji i to był raczej taki wyścig samej ze sobą, niż cieszenie się tymi etapami w życiu, które myślę, że każdy z nas ma, czyli na przykład właśnie studiowanie, szkoła, związki, i zamiast cieszyć się tymi etapami w swoim życiu, które no się już nie powtórzą w tak unikalny sposób, no bo wiadomo, mogę sobie teraz zapisać się na studia zaoczne, ale to nigdy nie będzie tak samo, takie samo przeżycie, jak wcześniej, kiedy studiowałam z osobami, powiedzmy, mieszkałam w akademiku, nawiązywałam nowe znajomości i przez cały okres, jakby przez dużą część swojego życia, ja po prostu odhaczałam sobie te punkty i czułam, że wszystkie te rzeczy są niewystarczające i że zawsze można zrobić coś więcej, że właśnie ten chaos trzeba upychać w listy, że trzeba tworzyć struktury, że no nie mogę pozwolić, żeby chaos był w moim życiu, więc każdy najmniejszy przejaw nieuporządkowania był po prostu tłamszony w zarodku. I tak naprawdę dopiero po zakończeniu studiów, gdy zdałam sobie sprawę, że no tak naprawdę ten styl życia nie prowadzi mnie donikąd, no bo właściwie zrealizowałam wszystkie punkty z listy, zostało mi właściwie tylko rodzina i dziecko. I tak sobie pomyślałam, że no to teraz to może być ciężko, jeżeli ja zrealizuję tak ważny punkt w swoim życiu i okaże się, że no nadal nie ma tej satysfakcji, bo po wcześniejszych wszystkich punktach satysfakcja nawet się nie pojawiała. Nie pojawiało się szczęście, nie pojawiało się zadowolenie, nie pojawiało się takie wytchnienie i takie uczucie w sobie, że robię dobrze albo że ta ścieżka jest odpowiednia dla mnie. I dopiero ostatnie lata przyniosły taką radość, jednocześnie nieuporządkowanie i ten taki dobry chaos, bo generalnie dla mnie wszystko jest takie, zawsze jest dualizm, że coś jest, może być dobre, coś niekoniecznie dobre, ale że te dwie rzeczy są potrzebne w życiu, żeby czuć równowagę i czasami trzeba poczuć smutek, żeby właśnie docenić te chwile radości, poczuć się właśnie w takim chaosie, żeby zobaczyć, że no, to uporządkowanie też ma jakieś swoje zalety. Przepraszam. Więc tak naprawdę to była dość długa droga, w której jakby to takie porządkowanie na siłę przerodziło się w takie spokojne płynięcie w tym życiu. I czy rzeczy się czasami nie udają, czy to coś nie idzie po mojej myśli, to teraz jest dla mnie
normalne i właściwie teraz dopiero odczuwam taką pełną radość i spokój. I chyba właśnie ten spokój jest dla mnie najważniejszy, no bo wiadomo, życie jest nieprzewidywalne, więc mamy bardzo dużo różnych emocji, momentów i doświadczamy no, wszystkiego praktycznie. Więc jedyne, co się zmieniło, to jakby wachlarz emocji pozostał ten sam, ale ja reaguję na nie inaczej. Reaguję bardziej dojrzale, bardziej spokojnie i właśnie teraz czuję się w takiej po prostu powolnej rzece życia, czyli po prostu co płynę sobie z prądem, ale wiem, gdzie płynę, to nie jest tak, że po prostu nie ma wpływu na to, na kierunek swojego życia, tylko jestem dużo bardziej spokojniejsza, mimo że mam dużo więcej zobowiązań jakby i życiowych, bo w tym opisie nie uwzględniłam, że jestem mamą, bo czasami zapominam. Zapominam o tym, że jestem mamą, ponieważ wtedy ma 4 lata, więc czasami jego obecność jest już tak wdrukowana we mnie, że zapominam, że on po prostu już jest, bo mam wrażenie, że jakby był zawsze i po prostu już nie trzeba o tym mówić, bo on już jest. Także mimo właśnie, że zmieniła się, bo wydaje mi się, że pojawienie się dziecka bardzo zmienia może nie tyle podejście do życia i do różnych spraw, ale na przykład takie zwykłe rzeczy jak ilość obowiązków, relacje z partnerem, relacje z samą sobą, bo wtedy trochę jest też inaczej zarządzanie czasem, który wolnym mamy, ale mimo wszystko, mimo że doświadczałam ogromnych wahań nastroju i różne sytuacje się dzieją w związku z tym, że Nikodem też się rozwija, to w tym wszystkim jest teraz spokój, więc... A powiedz mi, Olu, co się zadziało właśnie, bo czułaś ten chaos i to się działo i widziałaś, że te rzeczy, tak wracam jeszcze do początku, że te rzeczy cię nie satysfakcjonowały, że sobie odhaczałaś te pomysły, które miałaś, ale jakby nie czułaś wewnętrznego spełnienia, to co się u ciebie zadziało, żeby to przerobić wszystko? Mi najbardziej pomogła terapia i pomoc specjalisty, ponieważ zrozumiałam, w czym jakby, gdzie tak naprawdę leży problem, bo czasami jest tak, że my zbieramy różne problemy z kilku pokoleń, czyli na przykład naszych babć, naszych mam. Nie ma co się oszukiwać też, że wydaje mi się, że nasze takie tło historyczne i społeczne też dużo dokłada problemów, jeżeli mówimy o Polsce. Także moja terapia trwała pół roku, ona była dość dynamiczna. Zawsze mnie śmieszyło właśnie, jak miałam wizyty raz czy dwa razy w tygodniu i przychodziłam z takimi ogromnymi zmianami, czyli na przykład rozstałam się z partnerem, znalazłam mieszkanie, znalazłam nową pracę i właściwie moja pani terapeutka co dwa tygodnie słyszała, że ach, już teraz wszystkim już powiedziałam, już zrobiłam to i ona mówi, że po prostu to jest niesamowite, jak czasami osoby przychodzą i ja na przykład rozpoczęłam swoją terapię od godzinnego płaczu, bo pani się mnie zapytała, czemu właściwie tu jestem i czego jakby od niej oczekuję, więc mimo, że nie czułam tego chaosu takiego, tak jak ja rozumiem chaos, to jak padło to pytanie, czemu tu jesteś i czego potrzebujesz, to po prostu te emocje ze mnie się wylały, bo to inaczej nie można tego określić. I tak naprawdę na tej terapii nigdy nie usłyszałam gotowego rozwiązania, tylko usłyszałam pytania, które były zadawane w odpowiedni sposób i pozwalały mi czasami spojrzeć na różne rzeczy, które ja robiłam w swoim życiu pod takim kątem innej perspektywy. I tutaj lubię przykład właśnie, który powiedziała mi moja koleżanka, że czasami jest tak, że życie to jest taki duży obraz. I powinniśmy patrzeć na nie takiej perspektywy, czyli takich kilkunastu kroków, żeby widzieć cały ten obraz, a jak mamy czasami problem, to stoimy 2 milimetry przed tym obrazem i wpatrujemy się na przykład w ten kamień, który tam jest na tym obrazie i nic innego nie widzimy, tylko ten kamień, który jest problemem i już po prostu jesteśmy w panice, bo nie potrafimy tego rozwiązać i tak skupiamy się na tym kamieniu. Także mi też się tak wydaje, że ja trochę utknęłam jakby
w życiu, które wykreowałam. I dopiero ta terapia pozwoliła mi tak jakby odejść od tego obrazu tak, w takiej bliskiej perspektywie i spojrzeć na różne rzeczy trochę inaczej, na przykład na relacje w mojej rodzinie, relacje między kobietami w mojej rodzinie, które się zadziały, i jak przyszło to zrozumienie, takie głębsze zrozumienie tego, co się działo w moim życiu, przyszedł też spokój, bo pamiętam, to jest dość zabawne, bo to człowiek nie zdaje sobie sprawy, co pamięta, ale terapię zakończyłam 7 czy 8 lat temu i do dziś pamiętam moment, w którym szłam na spotkanie z panią terapeutką i było bardzo ciepło i tak szłam i zdałam sobie sprawę, że ja już jej nie potrzebuję, że właściwie to już trochę muszę wymyślać rzeczy, które mam jej opowiedzieć, bo ja już tam chodziłam, żeby się z nią pośmiać, żeby porozmawiać. Co prawda było to dość drogie, bo ja wtedy byłam studentką i sama płaciłam za to, więc doszłam do wniosku, że no może jednak porozmawiać mogę zawsze z koleżanką, ale to był taki zdecydowany krok. Ja jakby nadal kontynuuję swoją terapię, może nie ze specjalistą czy specjalistką, ale przez czytanie różnych książek, przez właśnie różne kontakty z różnymi osobami, które medytują. Też zapisałam się na jogę z medytacjami i uczestniczyłam przez pół roku, dopóki nasza pani nie wyjechała szukać nowej przygody w swoim życiu za granicę. I tam właśnie też dużo pracowałam jakby z ciałem, z medytacją i właściwie 2 lata temu zaczęły się też jakby moje próby samodzielnej medytacji, próby bycia tu i teraz, bo ja lubię bardzo gonić w swojej głowie, czyli przepraszam, mam 3 ścieżki jednocześnie otworzone, analizuję bardzo dużo, no ze względu na też na moją pracę, bo jakby duża część mojej pracy to jest analizowanie, porządkowanie różnych procesów, także czasami się zaganiam właśnie w takie porządkowanie i procesowanie, a medytacja i mindfulness i bycie tu i teraz i uważność na własne emocje, na to, co czuję, pozwala mi nie wracać na stare ścieżki, mimo że one są mocno wydeptane. I czasami faktycznie, tak jak powiedziałam na początku, że jak w życiu pojawia się bardzo dużo różnych obowiązków, zmian, to czasami lubimy wpaść w te stare ślady i nimi sobie chodzić, dopóki właśnie nie pojawia się takie pytanie, co ja właściwie robię, czemu to ja właściwie robię, co to się właściwie dzieje z tymi emocjami, czemu jestem na przykład dzisiaj zła, czemu czuję, że coś jest nie tak. I tylko, że ten cały background, który mam, no to pozwala mi jakby zadać te pytania, bo czasami bez takiego wsparcia ciężko jest w ogóle zobaczyć, że jesteśmy w jakichś wzorach, które się powtarzają, tak? Czy na przykład właśnie, że jesteśmy w kolejnym nieudanym związku, czy w kolejnej niefajnej pracy, tak? I jakby tylko tym punktem, który się no jakby powiela w różnych sytuacjach, jesteśmy my i to, jak my się zachowujemy, więc mi bardzo pomogła terapia mimo wszystko. Czyli ta terapia i też w połączeniu potem, jak już byłaś gotowa, to też przez ciało, czyli przez jogę, przez medytację, mindfulness, kiedy jakby rozwiązałaś te emocjonalne sprawy, jakby wygadając je, tak? Bo też wracając właśnie do medytacji, jak wspomniałaś, czasami ludzie też się pytają, czy medytacja jest bezpieczna, czy niebezpieczna, tak? Bo jak ktoś jest zalany tymi emocjami, czy nie ginie tam w tym wszystkim, jak to obserwuje? Więc powiedzmy, jak to było z twojej strony, czy właśnie terapia pomogła ci to uporządkować i potem jak już ćwiczyłaś jogę, zaczęłaś ćwiczyć jogę i bardziej zwracać uwagę na swoje ciało i to, co się dzieje, co przychodzi, że nie uciekasz od tego, czy też nie stłamszasz tej emocji, tylko jak u ciebie to wygląda, ciekawi mnie. Znaczy, jeżeli chodziło o jogę, to takim momentem jakby samo ćwiczenie wyłączało mi akurat umysł, bo trwanie w jakiejś pozycji, mimo że ciało krzyczało, że już ma dosyć, że już no, dalej się nie rozciągnę, powodowało, że mój umysł właśnie był tu i teraz, więc joga mnie uziemiła, bo tak naprawdę ja mam problem z tym, że mój umysł bardzo wędruje i ja widzę to, kiedy właśnie próbuję medytować i na przykład skupiam się na ciele, jestem właśnie tu i teraz i odczucia z każdego, jakby z każdej kończyny,
z tego, jaki jest, nie wiem, nacisk nogi na matę i jak jest ten moment, kiedy mogę puścić wolno myśli, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, to ja mam zawsze wrażenie, że jestem w górskim potoku, bo to są po prostu tak niezliczone ilości myśli, uczuć i to właściwie jest taka nawet nie potok, tylko taka lawina błotna, bo to ja mam takie zawsze wrażenie, że jak puszczam te myśli, żeby no, nie skupiać się na sobie, że na swoim ciele i że teraz jestem tu, że medytuję, że odczuwam wszystkie te zapachy, wrażenia, to po prostu za każdym razem jest tak, że jest ta lawina myśli, więc yoga jako tako to raczej mnie uziemiała, bo ja musiałam się skupić na tym, żeby trzymać prawidłowo postawę w danej pozycji, żeby no jednak trochę walczyć z tym bólem, który się pojawiał, albo sprawdzać siebie, czy właśnie to nie jest moment, żeby odpuścić. Czy to nie jest tak, że ja nie muszę wiecznie na przykład wykonywać wszystkiego na 100%, więc yoga mi też pozwoliła zrozumieć, że ja mogę przestać ćwiczyć. Czyli na przykład jeżeli grupa dalej kontynuuje, a ja już po prostu prawie mleję na macie, no to nie jest dobre, żebym ja dalej się zmuszała, tylko żebym po prostu powiedziała, dobrze, rozumiem, zrozumiałam komunikat, który do mnie wysłało moje ciało i teraz będziemy leżeć, bo się zmęczyłam. Więc generalnie fizyczna część jogi była dla mnie o tyle przyjemna, że nauczyłam się jakby relacji ze swoim ciałem, no bo w moim przypadku jest tak, że ja mogę bardzo długo zmuszać się do dużej i wykonywania dużej ilości obowiązków, czy to zawodowych, rodzinnych, czy jakichkolwiek i zawsze przekładałam wszystko naokoło ponad moje potrzeby, także te zajęcia z jogi pozwoliły mi też zobaczyć, że no nie zawsze tak trzeba, a takim momentem, w którym jakby czułam bardzo dużo emocji, było jakby zakończenie jogi, czyli po całym tym wysiłku, kiedy na przykład miałam właśnie takie wewnętrzne rozmowy, czy ja się dalej zmuszam, czy się nie zmuszam, czy to jest moment, kiedy powinnam odpuścić, czy moment, kiedy trochę dalej kontynuować tą pracę ze swoim ciałem, więc te 5-10 minut tych godzinnych zajęć zawsze było najtrudniejsze, bo czasami wracały różne emocje tego właśnie ciągłego bycia na 110%, czy ja jestem wystarczająco dobra, czy takie te pytania, które wydaje mi się, że każdy z nas ma, ponieważ one wynikają jakby z potrzeby bycia kochanym w życiu, więc tak naprawdę to te 10 minut zajęć ostatnie było najcięższe, jeżeli chodzi o emocje, a jeżeli chodzi jakby o to, że niektórzy się boją medytacji, to wydaje mi się, że to jest tak, że medytacja, bycie tu i teraz pozwala trochę dotknąć tych wszystkich problemów, bo to jest wszystko ze sobą, to jest takie naczynia powiązane dla mnie, że na przykład właśnie coś się wydarzyło, bo często słyszę od różnych osób, że to się wydarzyło w dzieciństwie, to nie ma znaczenia, nie chcę ruszać jakby przeszłości, to i tak nic nie zmieni, a właśnie jakby zrozumienie tego, co się działo, powiedzmy, nie wiem, z małą Olą, czy małą Natalią, czy tym dzieckiem, pozwala właśnie otworzyć trochę te drzwi i spojrzeć na to, co robimy w dorosłym życiu w inny sposób i dopiero wtedy, kiedy my zrozumiemy na przykład, że nie jesteśmy zestresowani na przykład pracą, tylko że jesteśmy zestresowani tym, że ktoś ocenia naszą wartość przez to, jaką pracę wykonujemy, to właściwie zmienia, może zmienić nasze podejście do tego, jak się czujemy w tej pracy, bo bardzo często właśnie niektóre rzeczy są zamaskowane, ale bez takiej głębszej pracy ze sobą ciężko jest po prostu do nich dotrzeć. A powiedz mi, bo jest też taka epidemia, wiele osób mówi online, czy tam te osoby, które ja na przykład słucham, Marisa Peer, która otworzyła swój piękny instytut Good Enough. I skąd właśnie, skąd mamy wiedzieć, skąd ty wiesz, że jesteś good enough, że wystarczająco dobrze zrobiłaś pracę, czy wystarczająco dobra jesteś, taka jesteś, czy to przychodzi z czasem, czy to sobie trzeba przypominać? Jaka jest twoja definicja? Wydaje mi się, że to trzeba, tak, to jest po prostu, wydaje mi się, że ja też dużo patrzę przez pryzmat mojej pracy, bo mimo wszystko jakby jestem w tym świecie online, widzę, jakie treści są tworzone, jak bardzo świat online zdominował nasze życie
I też dużo widzę po prostu jak bycie w telefonie cały czas zaprząta głowę w taki najprostszy, ale i najbardziej krzywdzący, uzależniający sposób, bo social media pozwalają nie myśleć o tym, co nas aktualnie na przykład nurtuje, męczy, a bycie wystarczająco dobrym dla mnie pojawiło się właśnie w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że po prostu bycie jest już samą wartością w sobie, że ja jakby nie muszę na nic zasługiwać, nie muszę pracować na to, żeby ludzie uważali, że jestem dobrą osobą. I to jest raczej praca z własną samooceną i tym, jak my się oceniamy. I nie szukania właśnie tej walidacji, czy w pracy, w rodzinie, w znajomych, bo tak naprawdę ciężko jest opierać swoje poczucie wartości na takich zewnętrznych czynnikach, bo czasami jest tak, że nawet najbliższa rodzina potrafi skrzywdzić i powiedzieć coś bardzo bolesnego w momencie na przykład, kiedy jesteśmy najbardziej wrażliwi, potrzebujemy pomocy i wtedy ich chęć pomocy i rozumienie tego, jak wygląda pomoc, może nas skrzywdzić bardziej, bo my potrzebowaliśmy czegoś innego. Więc wydaje mi się, że zrozumienie, że po prostu bycie tu, w sensie tu, tak jak jesteśmy teraz wszyscy na planecie Ziemi, jest już wystarczającym faktem do tego, żeby powiedzieć, że jestem wystarczająco dobry czy dobra i jakby nie muszę pracować na to. Oczywiście ja chciałabym być jakby najlepszą wersją z siebie dla otoczenia, czy dla środowiska, czy najlepszą mamą, partnerką, bo to po prostu wynika z tego, że kocham osoby, które mam w swoim otoczeniu i zależy mi na nich, ale jakby już nie wiążę tego, jak ja się czuję albo jak ja się powinnam czuć z tym, jak oceniają mi inni, albo jaką pracę wykonuję, albo ile zarabiam, albo kim jestem, bo tak naprawdę każdemu z nas tutaj należy się szacunek. I jakby szacunek nie powinien się zmieniać po tym, jak usłyszymy, kto jaką pracę wykonuje, albo nie wiem, ile zarabia, albo jakim samochodem jeździ, albo innych 1800 powodów, które ostatecznie nie mają żadnego znaczenia, bo wszystko możemy tak jakby stracić, bo nie jest przecież powiedziane, że wszystko mamy, tak? Bo no, są różne rzeczy, tak jak no, czy ktoś by przewidział pandemię, taką, która będzie globalna i się wydarzy w XXI wieku i spowoduje to sparaliżowanie właściwie dużej, no wszystkich krajów tak naprawdę i wydaje mi się, że pandemia będzie miała jeszcze długofalowe skutki, już nawet nie mówiąc takie gospodarcze, tylko tak jakby na właśnie ludzi, którzy zostali odizolowani, zamknięci i no nawet dzieci, które, bo ja też widzę po Nikodemie, bo Nikodem jest akurat dzieckiem, które dorastało w pandemii, bo urodził się w 2018 roku, w 2019 roku pojawiła się, tak wydaje mi się, w 2019 informacja o pandemii i na przykład ja widzę, jak on źle reaguje na zatłoczone miejsca. Tak, czy widzisz, że to ma wpływ, traumatyczny wpływ w jakiś sposób na twoje dziecko? A jak ty sobie radziłaś w czasie pandemii? Bardzo często uciekałam mimo wszystko w pracę, bo ja bardzo lubię uciekać w pracę, bo to jest zajmujące. Pandemia to był też okres mojej jogi, więc miałam takie miejsce, w którym przez godzinę nie myślałam o niczym i byłam też otoczona innymi kobietami, więc moim zdaniem dla kobiety grupa innych kobiet i wykonywanie wspólnej aktywności to jest zawsze tak przyjemne i relaksujące, że po prostu to było moje miejsce, w którym ja się, tak jak mówiłam, uziemiałam, czyli jakby wracałam do tego, że nie muszę tak dużo pracować, nie muszę niczego udowadniać, ale też właśnie widziałam właśnie takie nieprzewidywalne efekty, jak zamknięcie żłobka, co jakby sparaliżowało nam to trochę życie domowe. Dlatego ja też jakby staram się nie żyć w przyszłości, nie żyć w przeszłości, tylko skupić się na dzisiejszym dniu, żeby on był dobry, żeby to, co robię, było właściwe dla mnie. I ja się zawsze śmieję, bo ja muszę zawsze zadawać pytania, na przykład jeżeli ktoś mi prosi o pomoc,
to ja sobie muszę zrobić taką kontrolne pytanie, czy ja mam czas i zasoby i energię, żeby tej osobie pomóc, bo u mnie czasami coś dzieje się z automatu i właśnie jak ktoś mnie prosi o pomoc, to jest jedna z tych rzeczy, że ja po prostu automatycznie mówię tak, nieważne, że czy mam jakieś inne zobowiązania, że mój kalendarz pęka w szwach, po prostu tak, bo ktoś mnie prosił o pomoc, więc pandemia wydaje mi się, że była ciężka dla nas wszystkich. Dla mnie może trochę mniej pod kątem profesjonalnym, ponieważ ja pracowałam zdalnie wcześniej, więc to nie był dla mnie taki szok. Wydaje mi się, że jak dla wielu osób, bo mimo wszystko praca zdalna może zatrzeć granice, tym bardziej właśnie dla osób, które mają problem z wyznaczaniem sobie właśnie granic relaksu albo w ogóle z odpoczywaniem, bo o tym się nie mówi, ale niektórzy nie potrafią odpoczywać i my jesteśmy teraz trochę zamknięci w tej produktywności, w tym, że wszystko musi mieć sens, że jakby na przykład spacer dla samej idei spaceru, czyli po prostu idę bez celu, nie wiem gdzie idę, bo po prostu chcę pospacerować, no wydaje mi się, że jest taki, no nie dużo osób tak się decyduje na to, przynajmniej w moim otoczeniu raczej jest tak, że właśnie wszyscy są tak skupieni właśnie na pracy, na tym, żeby było efektywnie, żeby było produktywnie, no social media i influencerzy nam jakby nie pomagają w zobaczeniu takiego prawdziwego świata, chociaż teraz jest dużo osób, które pokazuje faktycznie, jak wygląda życie, tak, czyli właśnie nieposprzątane mieszkanie, nieugotowany obiad, a nie tylko piękne zdjęcia i piękne życie bez problemów, ale tak właśnie mi się wydaje, że pandemia mogła dużo osób, jeszcze właśnie nie mówiąc o tych okresach zamknięcia, kiedy na przykład rodzina musiała być na bardzo małym metrażu, nie okazało się, że na przykład teraz wszyscy muszą spędzać czas razem, a wcześniej była praca, była szkoła, no i pojawiały się jakby napięcia, konflikty, różne problemy wynikające z tego, że po prostu dużo rzeczy złożyło się jednocześnie. I jeżeli na przykład mamy bardzo dużo swoich emocji, które są w nas i jeszcze musimy spotykać się z drugą osobą na przykład, która też ma jakby duży bagaż emocjonalny, no to bardzo często właśnie kończy się to różnymi takimi nieprzyjemnymi sytuacjami, kłótniami, problemami, brakiem odczuwania szczęścia. I wydaje mi się, że dzięki takiemu treningowi myślenia o tym, czego ja teraz potrzebuję, czy to, co robię, jest dobre dla mnie, tylko żeby właśnie wiedzieć, jakie pytania trzeba zadać, trzeba jakby udać się do odpowiedniej osoby albo właśnie skorzystać z kursu prowadzonego przez trenera, żeby po prostu ten taki zestaw narzędzi od nich uzyskać, bo to też jest trochę inaczej, jak się czyta książkę, a też inaczej, jak się na przykład rozmawia z osobą, która przeżyła to, wie, jak na przykład zarządzać takimi emocjami, bo często jest tak, że jeżeli na przykład otworzymy jakieś drzwiczki, za którymi no jest powiedzmy jakaś trauma z dzieciństwa, to potem ciężko sobie z nią poradzić, jak sami otworzyliśmy te drzwiczki bez żadnej pomocy ani wsparcia, bo potem można ich nie zamknąć i potem można szukać różnych rozwiązań, żeby sobie radzić z tym bólem, który wypuściliśmy przez przypadek, bo przeczytaliśmy coś w artykule albo obejrzeliśmy coś na właśnie YouTubie, bo no teraz nie ma co się oszukiwać, ale no każdy może zostać ekspertem tak naprawdę. Tak, czyli czy boimy się przeżywać te emocje, bo lubimy przeżywać te dobre, które nas cieszą, radość, ekscytacja, a trudno nam utrzymać czy przeżyć te takie, ja nie nazywam tego negatywnych emocji, ale moje piosenki są o emocjach i zawsze całe moje życie się obracało wokół emocji, odczuwania i odczuwania za dużo. Więc dlatego ciekawi mnie twoje właśnie podejście, jak ty sobie radzisz, czy piszesz właśnie, czy biegasz w takim codziennym życiu? Mhm. Czujesz coś bardzo intensywnego? Jeżeli chodzi o emocje, to ja bardzo długo może nie wybierałam negatywnych emocji, bo jakby smutek odczuwałam i właściwie myślałam, że to jest normalne, że jest się tam czas smutnym, że po prostu generalnie, że na przykład taka radość dziecięca, o właśnie, to jest właśnie to, czego mi często jakby brakuje w takim dorosłym życiu. Teraz już trochę mniej, bo też potrafię jakby wrócić do tego,
To jest taka dziecięca radość takich najprostszych rzeczy. Na przykład Nikodem potrafi być zachwycony kartonem, który ja zostawiam po przesyłce i to jest 15 minut najlepsze w jego życiu z tym kartonem. Więc wydaje mi się, że dorośli często tłumią te dobre emocje, czyli można się cieszyć, ale nie za bardzo. Można być dumnym, ale nie za bardzo. I jednocześnie o ile bycie smutnym jest jeszcze takie akceptowalne, czyli że ktoś właśnie płacze, że jest smutny, o tyle na przykład nie można być złym albo nie można odczuwać, no nie wiem, powiedzmy takich emocji związanych właśnie ze złością, z gniewem. Czyli ja na przykład widzę, że mam problem z uwalnianiem tych emocji, czyli one po prostu gdzieś się zatrzymują i nie opuszczają mnie jakby. Także moim sposobem jest prowadzenie dziennika. Gdzieś czytałam, że pisanie generalnie, pisanie nie na komputerze, tylko pisanie jakby długopisem tradycyjne, że tak powiem, to jest właśnie takie terapeutyczne. I często jest tak, że samo napisanie, opisanie o tym, co ja czułam, co się stało, dlaczego tak się stało, powoduje, że jakby przestaję o tym myśleć, bo ja to jakby przelałam na papier, uwolniłam z siebie i już jakby nie muszę wracać do tego myślami. Też trochę mimo wszystko jestem starszą osobą niż te 13 lat temu, czy kiedy, nie wiem, zaczynałam studia, więc ja też potrafię się lepiej komunikować i na przykład lepiej stawiać granice, no bo wiadomo, że jeżeli dobrze postawimy granice i nie pozwolimy ich przesuwać, no to też bardzo często wiąże się z tym, że taka ilość nieprzyjemnych sytuacji się zmniejsza, bo mimo wszystko no może być to bolesne, bo ktoś może nie szanować tych granic i wtedy musimy jakby no niestety jakby usunąć taką osobę z naszego środowiska i otoczenia. To ja też mam właśnie, miałam kiedyś z tym problem, że pozwalałam takim toksycznym osobom sobie być w moim otoczeniu, a teraz właśnie jest tak, że dość szybko się odcinam, żeby no po prostu nie brać tej negatywnej energii i też nie brać odpowiedzialności za uczucia tych osób, które po prostu no powiedzmy przerzucają swoje problemy na mnie. Także no tutaj tak. Czyli to wyszło z kwestii jakby samoświadomości, że wiedziałaś, że to jakby cię nie służy, czy ta relacja tobie nie służy i ty możesz spokojnie powiedzieć nie? Tak, że właśnie mam prawo powiedzieć nie, bo to też jest tak, że czy to pytanie o to, czy ja mam czas komuś pomóc, bo no wcześniej było tak, że no, nie wypada nie pomóc, bo ktoś o coś prosi, więc jak to można odmówić? Poczucie winy też mamy, nie? Tak, właśnie poczucie winy, czyli właśnie gniew, poczucie winy, zawstydzenie, takie dziecięce emocje, które nie zostały zaopiekowane, czyli na przykład coś się wydarzyło, dlatego potem ciężko zarządzać emocjami, zwłaszcza jak nie pozwalamy sobie ich czuć, no bo to wszystko jest, czy jeżeli pojawiają się jakieś objawy już somatyczne, czyli już powiedzmy takie wrażenie na przykład, że ja miałam, że zemdleję na przykład w jakimś miejscu publicznym, albo że ktoś ma jakieś kołatania serca, albo właśnie, że uczucie takiego uścisku, to czy wszystkie takie stany związane z lękami mogą wiązać się właśnie z tym, że coś próbujemy zablokować, właśnie jakieś emocje, które próbują wyjść, no bo też ciężko cały czas walczyć na przykład z uczuciem, że jest się złym, albo że na przykład jest się smutnym i no nie zawsze, no bo to jednak kosztuje dużo energii, takie racjonalizowanie wszystkiego, bo mi się wydaje, że wtedy się dużo racjonalizuje, czyli na przykład zrobiłam to, dlatego że coś tam. I to też pochłania bardzo dużo energii, żeby jakby dopracować cały koncept, dlaczego na przykład znowu jestem w nieszczęśliwym związku, albo w tej pracy, której nie lubię, albo w innych rzeczach, w takich relacjach toksycznych. I to kosztuje no, strasznie dużo energii, żeby jakby to kompensować potem, że dlaczego znowu jestem w tej sytuacji, więc tworzę scenariusz. Także wszystko to związane z taką produkcją naokoło, czyli jakby niechęcią do odczuwania,
powoduje, że strasznie dużo energii jest jakby przeznaczane na nieodpowiednie rzeczy. No bo jeżeli jakby to jest taka walka samego siebie z sobą i ona właściwie nie przynosi żadnego rezultatu takiego widocznego dla nas, bo tak naprawdę bardzo często takie osoby no, są trochę takie uwięzione w życiu, tak jak no, ja troszkę byłam taka uwięziona w tym planie, po prostu planie pięcioletnim na zbudowanie dobrego życia, tylko że plan był realizowany, a jakby te zadowolone życie się nie pojawiało. I tak naprawdę ja wywróciłam swoje życie do góry nogami, ponieważ wyprowadziłam się do nowego miasta, nie miałam pracy. I wtedy byłam najszczęśliwsza jakby przez całe swoje życie na tamten moment. No bo nie mogę teraz powiedzieć, że nie jestem szczęśliwa, ale pamiętam to, jak czyste było to szczęście. W sensie, że to nie było szczęście, na które trzeba harować, trzeba zasłużyć, czy coś takiego, tylko po prostu najczystsza forma szczęścia. Bo ja po prostu robiłam wszystko to, co czułam zgodnie ze sobą. I taki spokój z dobrej decyzji. Czyli że mimo, że jakby środowisko było bardzo niestabilne, no bo wiadomo, nie miałam pracy, to było nowe miasto, nie miałam rodziny wokół siebie, nie miałam znajomych, bo właściwie zmieniłam swoje otoczenie. To zawsze mam problem, czy o 180 to jest to samo chyba, czy o 90 stopni, nie wiem, zawsze się śmieję i zastanawiam, 50, to było... tak, żeby się nie obrócić i nie wrócić z tego samego miejsca. Także mimo, że środowisko wokół mnie było właśnie tym chaosem, takim, bo wszystko było nowe, wszystko było wyzwaniem i ja jakby mogłam czuć się przerażona, to ja się czułam spokojna i szczęśliwa. Ponieważ w środku tak się czułam, że wszystko będzie dobrze, że to jest tylko praca, że to jest tylko mieszkanie, to jest tylko coś tam. To są tylko rzeczy takie, które mnie otaczają i jeżeli będę jakby pracować, no to mogę dostać dobrą pracę, mogę mieć, nie wiem, na przykład fajne mieszkanie, czy nie wiem, samochód, czy coś takiego. I generalnie nawet jeżeli się pojawiały jakieś przeszkody, bo zdarzyło mi się być na rozmowie kwalifikacyjnej w MLM-ie, przez przypadek, to jakby nie odbierałam tego osobiście, że to nie była moja porażka, znaczy może była w sensie niepowodzenie, może nie porażka, ale one mnie nie dotykały w środku i nie raniły mnie, ponieważ jakby już wtedy zaczęłam budować swój spokój i szczęście w oparciu o to, co czuję wewnątrz, a nie wokół, co się nie dzieje. Czy pozwalałaś sobie czuć, czy na przykład próbuję jakby wejść bardziej w szczegóły, jeśli osoby, które oglądają nas i chciałyby też, są w takim momencie i próbują też coś zmienić. Czyli powiedzmy, czułaś, nie wiem, wybrałaś sobie miejsce, chcę jechać, nie wiem, do Warszawy, zamykasz oczy i czujesz, że chcesz tam jechać, czy jak to robiłaś? Tak, wtedy akurat na tamten moment było tak, że... Dokładnie właśnie przykładałam rękę tu i pytałam siebie, czy to jest dobra decyzja, czy ja czuję, że to jest dobry kierunek, bo wtedy czułam naprawdę, że byłam taka połączona, czyli że nie, moja głowa jest jakby cały czas połączona z moim ciałem, ja sobie głowy nie odkładam w inne miejsce, także, ale przed tą terapią moja głowa nie współdziałała jakby z odczuciami z ciała. Czyli jakby dużo rzeczy się działo w głowie, dużo rzeczy jakby odczuwałam, ale to nie było spójne. I dopiero właśnie po tym, jak ja sobie wszystko poukładałam, to mogłam sobie takie zadać pytanie, bo ja po prostu czułam, czy to jest dobre, czy nie, czy to jest właściwy kierunek, czy powinnam iść w tym kierunku i tak jakby z wzrostem tego spokoju wewnętrznego ja też zaczęłam sobie bardziej ufać i ufać takim właśnie tej intuicji, którą wydaje mi się, że każdy z nas ma. I jakby jeżeli już czułam, że jestem okej, że kocham siebie taką Olą, jaką jestem, to też pociągnęło za sobą to, że ja mogę podejmować właściwe decyzje, że one są wartościowe, że
nikt nie ma prawa kwestionować tego, że ja na przykład sobie wyjeżdżam do nowego miasta, bo to ja wyjeżdżam. I jakby strach i obawy innych osób, to jest ich strach i ich obawy, a ja czuję co innego, więc to, co ja czuję, jest najważniejsze w tym momencie do tej decyzji. Oczywiście mogę uwzględnić opinie innych, no bo wiadomo, fajnie jest zebrać jakby informacje od różnych osób na temat tego, co chcę zrobić. Nie wiem, na przykład jeżeli bym zakładała biznes, to myślę, że zebranie informacji o moim produkcie czy usłudze byłoby kluczowe do tego, żeby ten biznes prowadzić. Tak samo z różnymi decyzjami, nie wiem, zakupem domu, samochodu. No ja na przykład ekspertem od samochodów w ogóle nie jestem i na przykład bardzo chętnie bym posłuchała wtedy jakiejś opinii doświadczonej osoby, mechanika czy kogoś, kto jakby samochodem, no w ogóle ma samochód i ma prawo jazdy, bo ja na przykład nie mam prawa jazdy jeszcze. Także tej osoby, która wie o co, zna temat tak. Po prostu, nie? Tak, ale jakby w takich decyzjach na przykład, tak jak wtedy, że przeprowadzałam się i skąd wiedziałam, że to będzie dobre, no po prostu zaufałam sobie, a że już miałam jakby zbudowane poczucie własnej wartości, no to wiedziałam, że ta decyzja jest dobra, bo po prostu ufam sobie i ufałam, bo to było w przeszłości, więc ufałam sobie i jakby poszłam za tym, co czułam. I powiedz mi właśnie, bo czyli przejście przez terapię i wyjście ze smutku, poukładanie swojego chaosu i znajdywanie tych rzeczy, które lubisz w życiu, które chcesz robić. I co to znaczy kochać siebie? Bo powiedziałaś tam, że trzeba siebie kochać, ale jakby rozumiemy, wiesz, słówko, że powinniśmy kochać siebie, to zdanie, ale jak to w ogóle się odczuwa i jak ty odkryłaś to, że kochasz siebie? Co to właściwie znaczy? Mhm. Czy tutaj bardzo dużo mi pomogło bycie mamą, bo czasami wystarczy spojrzeć na siebie jak na małe dziecko. I to, jeżeli na przykład ktoś ma problem z tym, żeby odpocząć, no to niech sobie wyobrazi, czy zmuszałby siedmiolatka, który jest zmęczony, do tego, żeby na przykład jeszcze, nie wiem, sprzątał dom o 22, powiedzmy sobie. Po pracy. Bo wtedy zna, tak, po wszystkim po pracy, czy wtedy by zmuszał to dziecko do tego, żeby sprzątał dom. Albo na przykład właśnie, czy odmawiałby mu, nie wiem, odpoczynku, czy dziecko mówi, że mamo, jestem zmęczony, a my mówimy, nie, wcale nie jesteś, idziesz robić pracę domową. Temu, co mówi, że wcale nie coś, co wymyśliłeś, czy wymyśliłaś i tam. I tak samo można traktować siebie, czyli na przykład jeżeli czujemy właśnie, że powinniśmy odpocząć, że jakby jest zmęczenie, to należy właśnie tego posłuchać i nie kierować się właśnie zewnętrznymi, powiedzmy, informacjami, że musimy być produktywni, że bez pracy nie ma kołaczy, jak to w Polsce się mówi, że tylko ciężka praca i ciężka praca i ciężka praca daje satysfakcję. Bo ja widzę, że nie do końca tak jest, że można ciężko pracować i nie mieć żadnych efektów. Można pracować mądrze i też nie mieć efektów. I tak naprawdę ten dzień, który jest teraz, on już minął i ja już na przykład nic nie jestem w stanie w nim zmienić, więc jeżeli przez cały dzień bym się zmuszała do czegoś, a potrzebowałabym na przykład odpoczynku albo powiedzenia sobie, że dobrze, dzisiaj jest taki dzień, że ja nie mam ochoty robić niczego i jakby przez jeden taki dzień mój świat nie legnie w gruzach, a ja daję sobie pozwolenie na to, żeby po prostu siebie posłuchać, a nie zagłuszać właśnie te emocje zmęczenia. I dzięki temu też jest łatwiej się komunikować, bo jeżeli na przykład ja powiem wprost, jestem dzisiaj zmęczona, ponieważ na przykład wydarzyło się to, to i to, ja potrzebuję teraz odpocząć, jeżeli na przykład mamy partnera albo partnerkę, i taka szczera rozmowa na temat tego, co ja czuję, nie na zasadzie właśnie, bo wtedy jest łatwiej jest być szczerym, bo jeżeli jesteśmy szczerzy ze swoimi emocjami, no to łatwiej jest powiedzieć, co tak naprawdę czuję, czyli nie ma tego maskowania, czyli na przykład, że ta złość, która tam gdzieś jest ukryta, czy gniew, czy na przykład żal do rodziców o coś, bo tak naprawdę rodziców już nie zmienimy. I też trzeba pamiętać, że oni też byli małymi dziećmi, którym mogło się coś przytrafić. No i tak naprawdę ta mama, która żyje w naszej głowie, no to nie jest ta mama, która, czy tata,
to nie są te same osoby, no bo my nosimy ten obraz na przykład z dzieciństwa tych rodziców, no a teraz to są całkowicie inne osoby. Wiadomo, że różne są przypadki i czasami jest tak, że ten rodzic z dzieciństwa, który zawiódł, jest tym też rodzicem w dorosłym życiu, który dalej zawodzi, ale tak mi się wydaje, że jeżeli pozwalamy sobie na czucie tych wszystkich emocji, dobrych, złych, że właśnie nie kategoryzujemy tego, że po prostu jestem smutny, jestem smutna, jestem zmęczona, jestem wesoła, jestem spokojna i dopiero wtedy tak jakby zadawanie sobie pytania, to właściwie czego potrzebuję teraz? Albo co powinnam teraz zrobić? Na przykład faktycznie, jeżeli byłabym smutna, no to zadanie sobie pytanie, ale dlaczego jestem smutna? I pamiętam taką metodę właśnie z terapii, że to dlaczego zadaje się kilka razy, bo tak naprawdę ta pierwsza odpowiedź to jest tym albo naszym starym sposobem radzenia sobie z czymś, albo po prostu takim nieprzemyślanym, czyli na przykład no jestem zmęczona, dlaczego? No bo dużo pracuję. No ale no dlaczego dużo pracujesz? No bo na przykład potrzebuję czegoś tam. No ale dlaczego potrzebujesz? I tak jakby zadawanie kolejnego dlaczego to jest takie obieranie cebuli po prostu z warstw. I w pewnym momencie dojdziemy do tej prawdziwej odpowiedzi, prawdziwego źródła. Tylko no po prostu trzeba wykonać ten pierwszy krok po tym pierwszym dlaczego. Czyli dalej zadawać te pytania. Ale tak jak mówię, to jest bardzo łatwo mi mówić o tym, z perspektywy tych wszystkich lat, bo to nie jest tak, że na terapię się idzie na przykład na rok. Niektórzy potrzebują więcej czasu, niektórzy mniej. Ja na przykład miałam właśnie chyba tak 8 miesięcy albo 7 miesięcy i bardzo szybko poszedł ten cały czas proces, ten proces terapeutyczny, ale po zakończeniu terapii jakby dalej wykonywałam tą pracę, bo tak jak wszyscy wiemy, życie jest różne, różnie się układa. My też się przyzwyczajamy bardzo szybko do dobrego. Czasami jest tak, że jak jest długi okres takiego właśnie spokoju, dzięki temu, że różne zewnętrzne rzeczy dobrze się układają, to my po prostu czasami zapominamy o tym, że to się może zmienić. I jak coś się nagle na przykład zmienia, coś się dzieje takiego stresującego, to my jesteśmy od razu w starych torach. I dzięki temu, że ja mam te narzędzia, to ja nawet jeżeli sobie zabrnę tak powiedzmy 2 tygodnie w swoich starych butach pochodzę, no to w pewnym momencie się budzę i myślę sobie, po co ja w ogóle założyłam te buty? Przecież to nie są już moje buty, więc generalnie... Tak, kto mi wziął te, kto mi podłożył znowu te buty? I to byłam ja. Także to jest właśnie to, że bez tego, ja to zawsze nazywam takim toolsetem przez moją pracę, czyli takim zestawem narzędzi, zestawem pytań, umiejętności, bo moim zdaniem bycie tu i teraz jest to umiejętność. I tak jak każdą umiejętność, trzeba ćwiczyć, bo jeżeli ja na przykład kiedyś biegałam, to nie znaczy, że po, nie wiem, 4-letniej przerwie nadal osiągnę te same wyniki, co wcześniej. Tak samo jest dlatego nawet 2 minuty dziennie czy 3 minuty dziennie przed spaniem, bo też mi się wydaje, że dużo osób myśli o tym, że medytacja jest bardzo skomplikowana i jakby wymaga, nie wiem, siedzenia 5 godzin, w sensie, czyli to jest takie od razu myślenie, że jak na przykład idę biegać, to muszę przebiec maraton, jak, nie wiem, zaczynam mówić właśnie, używać języka obcego, to od razu muszę mieć poziom native'a. Jak coś robię, to po prostu działam na 110% i umiem to w 2 tygodnie najlepiej, a najlepiej to w tydzień, w 7 dni, bo to zawsze jest takie schudni, bo ja jestem z wykształcenia właśnie dietetykiem i zawsze mnie drażniło to, schudnij 10 kilo w 2 tygodnie albo zrzuć 5 kilo w tydzień. To są te sposoby, które powinnaś użyć. I tylko tak to naprawdę... dla niecierpliwych, to osób, które może nie chcą wrzucić, tak. Myślą, że samo się zrobi, ale samo nic się nie zrobi. To trzeba właśnie czas, nie? Jak medytacja. Tak. Pracę ze sobą. I tak samo trzeba właśnie, wydaje mi się, pracować z własnymi emocjami, czyli codziennie, pomału. I to jest też dobre w tym, bo tak naprawdę praca z
odczuwaniem, z uczeniem się bycia dobrym dla siebie, bo to jest taka kwestia właśnie, że bycie dobrym dla siebie, bycie wyrozumiałym i nie szukanie jakby ciągle takich problemów w sobie i widzenie siebie takim, jakim jesteśmy naprawdę, czyli bez wszystkich filtrów, mask, które zakładamy, bo wydaje mi się, że czasami jest tak, że zakładamy jakąś maskę do pracy, maskę ze znajomymi i w końcu gubimy się czasami w tym wszystkim, tym właśnie produktywnym świecie popandemicznym. I bez takiego ćwiczenia cały czas tej umiejętności ciężko znaleźć równowagę, moim zdaniem. Dać sobie pozwolenie. Kiedyś mądra pani powiedziała mi, daj sobie pozwolenie na bycie sobą bez względu na okoliczności. Tak. To jest bardzo dobre zdanie. Jak się teraz przypomniało. I podoba mi się właśnie, jak mówisz o tej życzliwości do siebie, bo zapominamy o tym, to łatwiej nam wymagać od siebie, być produktywnym, pracować, robić to i tamto, ale potem zapominamy o tej radości, o takiej tej prostocie. Tak jak mówiłaś, że też twój syn pomaga ci w tym cieszeniu się i znajdowaniu tej radości. I powiedz mi jeszcze, co robisz dla siebie, żeby tą radość jakby wspierać, oprócz właśnie medytacji, zatrzymywania się dla siebie, bycia tu i teraz, czy jakieś inne fajne ćwiczenia, czy coś, co lubisz robić w wolnym czasie, wprowadzasz? Znaczy, mi bardzo pomogło, ponieważ no, ze względu na to, na ilość obowiązków, to ja prowadzę jakby kalendarz i polecam to robić każdemu, wpisać w kalendarz, czy po prostu w notatnik, czy w jakąś inną metodą, którą tam się zarządza swoim czasem, czas wolny i można to nazwać po prostu jakkolwiek i to nie musi być, nie wiem, malowanie, czytanie, to jest po prostu czas wolny i tego nie przesuwamy, czyli na przykład jeżeli są naczynia w zlewie, no to trudno, one tam już będą, nie uciekną na pewno stamtąd same i same się nie pozmywają, więc prawdopodobnie tam zostaną. Więc takie, ja to nazywam bukowaniem, czyli po prostu jest wpisane w kalendarzu i po prostu tego się nie przesuwa. I dzięki temu też się można nauczyć stawiania swoich potrzeb tak jakby na pierwszym miejscu, jeżeli na przykład ktoś ma problemy z tym, żeby zrobić coś dla siebie, no bo wtedy mamy ten czas, jego nie wolno przesunąć, znaczy no nie wolno, wolno wszystko tak naprawdę, ale staramy się tego nie robić i szukamy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Ja na przykład bardzo lubię czytać i mi to też pozwala, bo ja mam bardzo bogatą wyobraźnię, więc jak czytam książki, to czuję się, jakbym oglądała film. Ćwiczenia fizyczne. I to nawet wtedy dla mnie jest to na przykład jazda na rowerku i na przykład wtedy oglądanie sobie różnego rodzaju, nie wiem, kreatorów, którzy tworzą w internecie różne treści, czy będą to koty, czy psy, czy gotowanie właśnie, czy cokolwiek. Coś, co po prostu się dzieje i ja jestem szczęśliwa, bo na przykład, nie wiem, poznałam nowy przepis, zobaczyłam, nie wiem, jakąś nową kulturę poznałam, bo ja bardzo lubię oglądać, ja lubię bardzo gotować, bo to też pozwala poznać kulturę innego kraju. Czyli na przykład jak dania są popularne, czy na przykład jest tradycja wspólnego spożywania posiłków, czy po prostu jak się obchodzi z danym produktem, czy ja mogę ten produkt na przykład dostać w Polsce. I to są rzeczy, które sprawiają mi na przykład przyjemność w trakcie, nie wiem, jazdy na rowerku i ja jakby nie kwestionuję na przykład, czy to jest dobre, czy powinnam, nie wiem, mieć jakieś bardziej wymagające hobby, żeby, nie wiem, po prostu potem zabłysnąć w jakimś miejscu, nie wiem, na przykład w pracy, opowiadając o tym, że jak to ja, nie wiem, robię coś fascynującego albo mam takie wyrafinowane, o to jest to słowo, którego szukałam, wyrafinowane hobby, więc pozwolenie sobie na cieszenie się rzeczami, które faktycznie sprawiają nam przyjemność, czy to nawet będzie oglądanie telewizji, czy powiedzmy, o ile to nie będzie takie uciekanie w to, bo wydaje mi się, że to trzeba rozgraniczyć, czyli jeżeli ja świadomie teraz mówię, chcę oglądać telewizję i mi to sprawi przyjemność, jest okej, ale tak, ale jeżeli to jest takie, że ja czuję, że muszę uciec przed obowiązkami i uciec przed swoimi myślami i na przykład, nie wiem, czy idę na imprezę, na której pojawiają się różnego rodzaju używki,
albo czy właśnie siedzę w telefonie, czy tego chcę, czy nie. Czyli to właśnie wydaje mi się, że kluczowe jest odczuwanie tego poczucia winy, czyli jeżeli robimy coś, co miało być relaksem, ale właśnie pojawia się to poczucie winy na takiej zasadzie, że tak naprawdę no to nie chcę teraz oglądać telewizji, ale na przykład jestem bardzo zestresowana i nie chcę dopuścić tego stresu do tego, do siebie, czyli tego, tej negatywnej emocji i robię wszystko, żeby po prostu ten stres się nie pojawił. Albo czasami też ja tak mam, czyli stresowe sprzątanie. Czyli jestem na tyle zestresowana, że już nie jestem w stanie niczego robić, więc sprzątam, bo to jest produktywne, więc nie jest tak, że nie marnuję czasu i wtedy zadaję sobie pytanie, czy to ja muszę to robić. Czy właśnie, dlaczego ja w ogóle jestem zestresowana? Dlaczego ja na przykład teraz chaotycznie przekładam piąty raz rzeczy ze stolika na stolik kawowy albo biegam po całym domu odkładając rzeczy? I na przykład dlaczego to teraz robię? Na przykład, nie wiem, o 17 po południu. Także to samo świadomość. Wydaje mi się, że tak, zadawanie takich pytań, że ten trening bycia tu i teraz pozwala uniknąć sytuacji, kiedy jesteśmy na autopilocie, czyli na przykład robimy coś, bo no, już po prostu mamy jakiś rytuał, bo też bardzo dużo lubię czytać o kształtowaniu się nawyków, bo częściowo niektóre nawyki są już tak głęboko w nas zakorzenione, że nie zdajemy sobie sprawy, co je wywołuje. Tak bardzo często jest na przykład z zajadaniem smutków wieczorem, czyli na przykład ktoś bardzo długo uciekał w jedzenie z emocjami i teraz na przykład pojawia się sytuacja stresowa i zaraz pojawia się ochota na zjedzenie, na przykład, nie wiem, zamówienie jakiegoś niezdrowego fast fooda albo na przykład zjedzenie czegoś słodkiego. I ktoś jakby nie wiąże tych rzeczy, tak? Czyli na przykład, nie wiem, nakrzyczał na mnie dzisiaj szef w pracy, a ja kończę jedząc batoniki. I potem mózg, jak już w mózgu wytworzyło się takie połączenie, że jest czynnik wywołujący, czyli na przykład stres, no to naszym rozwiązaniem jest zjedzenie batona. I potem jest bardzo ciężko zmienić taki schemat myśleniowy, bo trzeba właśnie podmienić ten czynnik wywołujący, ale wydaje mi się, że im więcej pozwalamy sobie na czucie tych emocji, na zadawanie sobie tych pytań właśnie, że czego ja potrzebuję, czy to, co ja czuję teraz, to jest prawdziwa emocja, czy to jest na przykład coś zamaskowanego, i zadawanie sobie tych pytań właśnie dlaczego. I nie tylko jednego dlaczego, ale tak na przykład najlepiej z pięć, żeby po prostu sprawdzić, co właściwie, jakie odpowiedzi do nas przychodzą. I to też nie chodzi o to, żeby zmuszać do tego za każdym razem, ale po prostu właśnie pozwolić na takie odczuwanie wszystkich czy emocji, uczuć, czy tego, co się właśnie pojawia w tym ciele, żeby pozwolić temu wyjść. Tak, jak się da nawet rozpisać na kartce, bo wtedy to widzimy na zewnątrz, z naszej głowy to zabierzemy na zewnątrz i lepiej to obrócić sobie niż w głowie obracać w jedną i z powrotem jak bryłę, nie? Tak. Tak, zdecydowanie. Dlatego na przykład tak jak słuchałam piosenek i wydaje mi się, że już mówiłam o tym, że właśnie w jednej piosence masz taki wers, który jakby bardzo mocno ze mną rezonuje i jest nigdy nie pozwolę sobie znowu sobie tego zrobić. I to jest właśnie takie dość mocne w moim odczuciu. Bo bardzo często no, sami pozwalamy na to, żeby, znaczy to też mi się wydaje, że to jest pewien rodzaj taki mechanizm obronny, bo tak naprawdę tak jak wszystko wychodzi z tego dzieciństwa, tak, czyli jak to mówiła moja pani terapeutka, za dużo miłości jest niedobrze, za mało miłości też jest niedobrze i zawsze chodzi o miłość, także czy nawet jeżeli uciekamy od rodziców, czy uciekamy w jakieś takie różnego rodzaju używki. Ja mam tu na myśli generalnie nie tylko właśnie papierosy czy alkohol, ale moim zdaniem na przykład social media też są już teraz używką, czy właśnie w pracoholizm, bo jest coś takiego jak pracoholizm. I tak jak każda nierównowaga, ona ma swoją przyczynę. I to nie jest tak, że na przykład, bo ja jestem super produktywna i lubię swoją pracę i lubię pracować,
No bo nie wydaje mi się, że zdrowym na przykład pracowanie po, nie wiem, 14 godzin dziennie, zaniedbywanie swojego zdrowia, bo nie oszukujmy się, 14 godzin na przykład w pozycji siedzącej to nie jest nasz naturalny stan. Tak, chciałabym się ruszać. Tak, i zapijanie kawą i powiedzmy jakimiś energetykami, żeby być jakby energetycznym w tej pracy. I no podejrzewam, że właśnie tutaj pewnie każdy będzie miał swoje zdanie na ten temat, ale taka właśnie równowaga i spokój to jest wtedy, kiedy pozwalamy, żeby też życie działo się jakby bez takiego kontrolowania tego, czyli nie patrzenia na to, że o nie, bo przez tydzień to ja teraz byłam smutna i co teraz? A powinna być wesoła, bo wszyscy są weseli, a ja jestem smutna. I już to też nie mówię też o sytuacjach, kiedy na przykład ktoś ma problemy takie jak depresja, tak, bo to wtedy potrzebna jest pomoc specjalistyczna. Albo na przykład właśnie jak też bardzo często widzę, że na przykład umniejsza się osobom, które mają jakieś problemy mentalnie, tak, bo ty to wymyślasz. To jest bardzo często, że tak naprawdę to nic nie pomaga, ale wydaje mi się, że właśnie ludzie boją się właśnie być może medytacji i bycia tu i teraz, bo to jest taki pierwszy krok do właśnie zaczęcia tej listy pytań. I jak już się zacznie zadawać pytania, to potem jest ciężko przestać. I jak już dobrniemy do tego, że no jest jakiś problem, no to trzeba go rozwiązać. A to jakby zawsze jest związane z jakąś pracą, którą musimy wykonać, bo ten problem trzeba przepracować, zrozumieć, przyjąć go też, bo to też jest takie powiedzenie sobie, że to się wydarzyło, nie zmienię tego i jedyne, co mogę zmienić, to to, jak na to reaguję. I tak naprawdę na świecie jest, no nie wszyscy jesteśmy dobrzy. Gdybyśmy byli, to byśmy pewnie żyli sobie w jakiejś utopii, a wszyscy widzimy, jak czasami wygląda jakby, nie mam na myśli to tylko Polski, ale tak już trochę bardziej globalnie, no bo teraz już ciężko uciec od tego, że jest globalizacja i że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni w jakiś sposób. I to, co się dzieje, no to zawsze się będzie działo, czyli zawsze będą osoby, które będą chciały nas oszukać albo wykorzystać w jakiś sposób i jedynie no właśnie to, jak ta sytuacja się wydarzy, już na przykład taka nieprzyjemna, to ja jedyne, na co mam wpływ, no to ewentualnie wyczucie takiej osoby wcześniej, tak? Bo jeżeli na przykład mam jakieś liczne doświadczenia z takimi osobami, to można się nauczyć wyczuwać takie osoby po różnych zachowaniach, czy to, jak one na nas oddziałują, ale jedyne, co można zrobić, to właśnie uporządkować te uczucia, które mamy w sobie, to jak my reagujemy. I to jest tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić. Nikogo nie naprawimy, bo czasami jest taki syndrom potrzeby naprawiania ludzi, jak już na przykład przejdzie tą ścieżkę, bo czasami widać, że ktoś potrzebuje tego, tylko że on jeszcze po prostu nie dojrzał do tego, żeby z tej pomocy skorzystać. No i niestety my jakby go no, nie przyspieszymy tego dojrzewania, więc to jest też pozwolenie innym osobom na ich drogę, no bo wszystko wychodzi ze spokoju, czyli ja mogę na przykład zapytać się kogoś, czy chciałby usłyszeć moją poradę, ale to też nie znaczy, że ja będę teraz na prawo i lewo wszystkim wpychać moje po prostu tutaj filozofie życiowe, no ale to wszystko właśnie wynika z tego spokoju i z takiego wewnętrznego przekonania, że ja już jestem wystarczająca, ja już jakby nie potrzebuję walidacji z zewnątrz, małe rzeczy mnie cieszą, pozwolenie sobie na właśnie takie małe radości. Moimi małymi radościami zawsze są warzywniaki i gotowanie i wszystko, co związane z gotowaniem, więc nawet to, w jaki sposób teraz podchodzę do tego, czyli to nie jest tylko po to, żeby coś ugotować, żeby mieć coś do zjedzenia, tylko po prostu to jest taki proces, w którym ja mogę sobie na przykład skupić się na krojeniu warzyw, czyli po prostu ja stoję i kroję warzywa, potem je smażę, zamieniam coś surowego w coś do zjedzenia, czyli wkładam emocje w te potrawy, bo jakby moim językiem miłości jest gotowanie, jakbym mogła, to bym gotowała po prostu cały czas i moja rodzina by łącznie ważyła pewnie ponad tonę, gdyby wszystko jedli, co ugotowałam.
Także chyba to jest właśnie klucz do tego, żeby czuć się szczęśliwym. Czyli tak jak ja na przykład odnajduję radość w krojeniu warzyw, a nie na przykład w kupowaniu sobie tysiącznej rzeczy, która miałaby za zadanie połatać te wszystkie moje małe dziurki, które miałam w sobie. Ale właśnie bycie tu i teraz i cieszenie się tego, że jestem tutaj, że jestem zdrowa, bo jak się otworzymy na te wszystkie emocje, to nie patrzymy na to, co nam brakuje, ale na to, co też mamy, no bo no, ciężko jest nie powiedzieć, że na przykład żyjemy właśnie w Europie, mając dostęp do wody bieżącej, ciepłej, ogrzewania, dachu, możliwości pracy, zarabiania i jakby korzystania z tych pieniędzy. I tak jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż na przykład osoby, które no nigdy jakby nie będą w stanie dojść do tego poziomu przez to, że urodziły się powiedzmy w takich, a nie innych warunkach, tak? Czyli na przykład powiedzmy kobieta w Arabii Saudyjskiej. I ja nie mówię tu o jakimś na przykład dużym mieście, tylko na przykład o jakiejś małej wiosce. Dziękuję Ci, Olu. Dziękuję Ci bardzo, że to wszystko wymieniłaś i że to wszystko wspomniałaś i opowiedziałaś swoją drogę z chaosu i opowiedziałaś o tym, jak ważne są te drobne rzeczy i takie proste drobne rzeczy. Czasami to szczęście, to radość nam się wydaje taka wielka, ekscytująca, jak gdzieś tam jej szukamy na zewnątrz, a jednak jak poukładamy swoje wnętrze, to te wszystkie drobne rzeczy są tą radością, tym szczęściem. Tak, wydaje mi się, że właśnie pozwolenie sobie na odczuwanie tych wszystkich emocji i patrzenie na to, co jest właśnie tu i teraz, czyli nie myślenie o tym, że o nie, bo ja nie mam tego, bo nie mogę tego, albo bo mam to i powinnam czuć się tak. Właśnie mniej powinnam, muszę, trzeba, a więcej, a co się teraz dzieje? W sensie tutaj, tu i teraz, tak jak ja na przykład, no trochę czuję właśnie moje gardło, które troszkę nie domaga w ostatnim czasie, ale na przykład to jest taka właśnie pomieszana radość, czyli że bardzo dobrze mi się rozmawia, czuję się właśnie bezpiecznie w tej rozmowie. No i tak jak wszystko emocje, nigdy nic nie jest 100% szczęśliwe i nigdy nic nie jest 100% nieszczęśliwe, więc moim zdaniem to są zawsze jakieś takie jak w malarstwie, czyli po prostu różne barwy, kolarze, to się czasem jest więcej jakiegoś jednego koloru, czasem jest więcej, nie wiem, pojawiają się jakieś dwa, trzy, więc tak samo z medytacją. Ciężko jest tak klinicznie ją wykroić i powiedzieć, kto powinien stosować, kiedy, po co, czy właśnie co ona daje. To też tak jakby można uczynić z niej część swojego życia i traktować właśnie po prostu jako takie wsparcie w lepszym zrozumieniu tego, co odczuwamy. A odczuwamy dużo emocji jako ludzie, także. Dziękuję Ci, Olu, bardzo. Dziękuję serdecznie. To myślę, że tym akcentem skończymy. Byciem tu i teraz, z naszym zakończeniem wideo. Także kochani, też kto oglądał, dziękuję serdecznie za bycie tutaj z nami. Możecie się też podzielić swoimi radościami w komentarzach, co Was cieszy. To był kolejny wywiad z serii Z chaosu w radość. I bardzo dziękuję Oli Józwik za tutaj tą piękną wypowiedź i za podzielenie się swoim życiem z nami. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, Oli.